Witam bardzo serdecznie z tej strony Jakobs i zapraszam do kolejnego odcinka z gry Medieval Dynasty. Docieramy właśnie do Gostowi pogadać z Alwinem. Ale może jeszcze tutaj kogoś zwerbujemy, ale nie ma. Potrzebuję kobiety, ale nie ma kobiety. Gdzie Alwin? Gdzie Alwin? Alwin już uciekł pewnie. Na polu pewnie siedzi. O nie, tam jest. Jeszcze nie doszedł. Alwin. Witaj. Och, widzę, że jesteś pełen zapału. Ten błysk w oku. Co zamierzasz? Planuję zbudować cel łuczniczy. Chcesz pomóc? Jasne, jaki mam wybór. Kilka kłód i młotek, żebyśmy mieli czym... No dobra, damy radę. Gdzie to mamy budować? Dostarcz do Alwina. Hail, friend. Have a good day. Co, ja nie mam młotka drewnianego? Już mam. Alwin, trzymaj. Znam dobre miejsce. No to prowadź. No dawaj szybciej. Schowaj tą łopatę. Zanim on tam dojdzie, to może jakieś drzewko se zetniemy. Coś mi się popsuło. Gdzie ta kłoda? Tutaj. Dobra. Siekiera mi się popsuła? Tak. No i? Tutaj będzie idealnie. No dobra. Następnie poćwiczę strzelanie. Jeśli masz czas, możesz mi pokazać, jak to robisz. Dobrze więc, mój nowicjuszu, patrz i ucz się. Myślę, że 20 metrów do celu wystarczy. Dobra. I co ja mam trafić tutaj? Ale ja nie wiem, ile jest 20 metrów. Może być z kuszy? Kurde, nie trafiłem. 18,6. Dwadzieścia pięć i siedem. Dobra. Trafiłem za trzecim razem dopiero. No dawaj. I tak to się robi. Gdybyś był taki skromny, jesteś... Jak jesteś celny? Nie mogę być obojgiem. Przede mną dużo nauki, będę trenował tak długo, ale będę gotowy zmierzyć się z tobą jeszcze raz. Zorganizujemy zawody strzeleckie, gdy spotkamy się ponownie. Dobra. Poczekaj do następnej pory roku. No i okej, dobra. A my sobie pójdziemy... do tej wioski, albo do następnej, poszukamy Sedrwala, bo ta Bogna to będzie naszą żoną i ona będzie robić co innego chyba. A tamtą przypiszemy do tamtego gościa, do tego Drwala. Będą sobie razem mieszkać w domu.
także tak zrobimy. Czterech ludzi nam brakuje, żeby odblokować nowy rozdział. Zobaczymy, co tam będzie następne. Ale nie mamy tyle domów. Muszę postawić. Zaprojektowałem już dwa domy. Ale nie mamy materiałów. Dobra, czy jest tu drwal jakiś? No nie bardzo. No nie bardzo. Porowo. Dobra. Pójdziemy sobie do baranicy, branicy. Poszukamy. O, kolejny bałwan. Dwie marchewki znowu. Jedna. Jedną marchewkę. Nożmy zabrali bałwanowi. Tu po drodze jest ta kopalnia. Ja bym chciał sobie ją odwiedzić. Nie, to nie tutaj. To dopiero tutaj. I zobaczyć, co tam jest przy wejściu. Może coś tam będzie. O, kolejny wóz. Mały pojemnik. 23 monety. Pochodnia. Spodnie. O, proszę. Spodnie mamy. I drewniana łopata przyda się. Do chaty wydobywczej. Dobra. Pokaż mi te spodnie. Spodnie. Plus 5, plus 5. A nasze? To samo. Te są lepsze. To je założymy oczywiście. Jacyś bandyci by się przydali. Co to mnie atakuje? Króliki. Króliki mnie atakują. O, kolejny wóz widzę. Co my tu mamy? Wełna. Wełniana tkanina. Wełniana nić. No i dobra. Tego jeszcze nie mieliśmy. Wełnianych rzeczy. Patrzę, czy tu gdzieś ogniska nie widać, jak się pali. Może by jakiś bandycki obóz był. Ale nie widać. Dobra, zbliżamy się do wioski. Pójdziemy tutaj zobaczyć, czy są jakieś dziewczynki. O, kolejny wóz. Ale coś tu nic nie widać. Pałka. Co tak szeleści? Coś się tu skrada do mnie. Bukłak kolejny. Dobrze, będzie na wodę. Będziemy mieli. A tu jeszcze coś jest. Wełniana tkanina znowu. No i elegancko. Elegancko. A tam kto stoi? A to rolnik jakiś. Rolnik postępowy. Tu są jakieś kobitki. Kim ty jesteś? Nikim. No nie ma nikogo. No jedna tylko babka jest. I to jeszcze cinka. Dobra. Ktoś tu handluje czymś? Tam są jacyś ludzie. Newcomer. Hello there. Only the best products here. Ty co, ty jakieś mikstury masz? Goodbye. Mikstur to ja nie chcę. A gdzie ta druga osoba? Alina. Alina, czekaj.
Bo ty chyba od zwierząt jesteś. Potrzebowałbym gnoju. Czy nawozu. Nawozu, a gnój to jest... Nie wiem, czy to się opłaca. Chyba nie opłaca się. Kurde, muszę se... narobić nawozu, bo ja nie mam nawozu w ogóle. Dobra, tu jest gdzieś ta kopalnia. Z tego, co pamiętam. Jedna z kilku, ale... nie widzę. A on... Dobra, jest. Jest kopalnia. Dobra, i tu będziemy mieli pierwszą kopalnię. Tutaj się... Ale nie ma nic przy wejściu. No, nic nie ma. Niedobrze. Myślałem, że coś znajdę sobie. A mamy kill off? Chwila. Może coś się uda wydobyć. Mamy kill off. Daj go pod ósemkę. Zobaczymy, co tu mamy. Miedź. Siedem kamieni, pięć rudy miedzi. No i to mi się podoba. Tylko, że do tego cyna też potrzeba było. Nie, to jest sól. Soli też weźmiemy. A tu jest cyna. O. Dobra. Jeszcze tu weźmiemy. Dokończymy ten kill off. No i się popsuł. Już nie mamy kilofa, także pokopaliśmy. Dobra, kurde, wyjdziemy stąd. Tu była jeszcze cyna. Bo to trzeba mieszać chyba, mieć z cyną, żeby powstał brąz czy coś tam. Dobra, idziemy do tej wioski, zobaczymy. Szukamy kobitki jakiejś, górnika może. Najlepiej. Co tu tak cicho? Nic się nie dzieje. Tu siedzą jakieś. Same chłopy. Myśliwy. Tu mamy myśliwego. A poczekajcie chwilę. My mamy myśliwych... łowca. Edyta jest łowczynią. To możemy go wziąć. Będą dwóch łowczych. How can I help you? Dobra. Weźmiemy go. Albert. Przypisz dom. Tylko chwila. Który to dom, gdzie mieszka Edyta? To nie. To nie. To nie. 100% ma dom. Dobra, Albert. Przypisz dom. 100%. Dobra. Miejsce pracy, chata myśliwska. I już mamy. Dobra, dwóch myśliwych będzie. Stój tutaj. Pokaż mi swoje towary. Ty masz takie rzeczy, ale ja mam coś do sprzedania, bo ja narobiłem sobie tutaj... Chwila, zaraz se pohandlujemy, tylko se zjem, bo... Trochę mięsa mam tutaj upieczonego. Hello there.
My wares never disappoint. Proszę bardzo. 500 może być. Co my tu mamy jeszcze do sprzedania? Miedziana strzała 22. Pałka jakaś. Posprzedaję to na razie, bo mi pieniądze są potrzebne. Bukłaki to nie. Co tu jeszcze możemy sprzedać? Jeden gnój. Kłoda. Nawóz. Piwo pszeniczne razy 3, proszę bardzo. 500. Piwo się opłaca. Chyba. Rudy, nie rudy. Wełniana tkanina, średni wyklinowy kosz, to mi niepotrzebne. No i dobra, ile mamy kapusty? 3000. 3000 mamy, no to dobra. Na coś będzie, ale kobitki tu nie ma. Tu jest górnik. Ale... potrzebujemy dziewczyny drwala. Dobra, idziemy dalej do tutek. Tutki, tutki. Już pośpiesz się, jak tak będziesz szedł, to ty nic nie zrobisz dzisiaj. Przygotuj sobie broń w razie czego, bo tu może nas coś napaść. Są blisko. Te trzy wioski ogólnie są blisko siebie. Co to jest? Kurde, myślałem, że wilki. O, a wilki tam są. Posłyszę wycie. Czy tutaj jest ktoś? Nie ma. Nawozu bym kupił trochę i jakiś nasion, bo chciałbym na wiosnę coś posadzić. Gdzie oni są? Hello, traveler. Nie, co ty wziąłeś? Hello. See you soon. Nie, to szukam kupca jakiegoś. To idzie. Stój tutaj. Raymond. Nice to meet you. Trade is in my nature. Raymond, ty jesteś myśliwym jakimś. No to nie, nie przydasz mi się. Take care. Zobaczmy. Zobaczmy, kogo my tu mamy. Jest jakaś kobitka? Dwójka. Dwójka. No, lipa trochę, lipa. Ale dobra. How is life treating you? Ile ty masz lat? 28. Dobra, może się nauczysz czegoś. Teraz tak, zarządzanie. Bogna nie będzie pracować w drewutni, tylko w studni. A Ingarda będziesz pracować w drewutni i ty będziesz mieszkać z Suligostem. Czekaj chwilę. Suligost. Przybierz osobę.
Garda. O, i tu będziecie parka elegancka. No dobra, to mamy to zrobione. Tu mamy parę, tu mamy parę i tu mamy parę. Bogna idzie do nas. Tutaj, o właśnie ona, to nie będzie, ten dom będzie wolny. I tutaj ten dom, gdzie my mieszkamy, ale my sobie postawimy nowy dom. Dwa są w budowie. No i elegancko, dobra. Także wracamy do nas i zobaczymy, czy im tam niczego nie brakuje. Tu jest jeszcze jakaś wyspa. Ja na tej nie byłem. Może tutaj też jest jakiś skarb. Przejdziemy się, zobaczymy. Zanurzymy jajka w wodzie. No i widać coś? Nic nie widać. Kamienie. Nie ma skarbu. Ale tu coś jest. O, deska. Deska. Ruda miedzi razy 3. O, elegancko. I tu jeszcze beczka. Nasiona kapusty 4 sztuki. No i super. Dobra, na brzegach to właśnie leżą takie rzeczy. O, tutaj też coś jest. Włócznia rybacka. O, to się przyda. Rybie mięso. Włócznia rybacka się przyda, jak będziemy mieli chatę chyba rybacką. Dobra, idziemy. Jeszcze dwóch mieszkańców i odblokujemy nowy rozdział. Ale nie mamy kogo na razie przypisać. Dobra, idziemy, to mieszkamy tutaj. I jeszcze do tego Sambora trzeba by kiedyś się wybrać, bo tam też mamy misję, ale główną. Tylko daleko tam jest na razie lecieć. Zobaczymy, może po drodze kiedyś. Może z Alwinem coś będzie. Do stodoły też trzeba przypisać ludzi. Jak wybudujemy te dwa domy, to do stodoły sobie, żeby mi siali. Tutaj coś jest, kurde, jakieś barykady są. Ja sobie zapiszę, bo ja nie chcę zginąć, jak coś. Ale tu coś jest. Ognisko się pali i są bandyci. Co? Już? Czy jeszcze coś? Coś słyszę, że leci, ale... Kurde. Jabłko, moneta. 74 monet. Elegancko. Dawaj, bełta. Ale się poskładał chłopak. Drewniana włócznia, butelka na piwo, 60 monet i dwa sery. No i mamy bandytów, kamienny nóż, wiadro bierzemy. Oczywiście, że drewno o połowę, za darmo to tak. Koszyk, 76 monet kolejnych. Pochodnia kolejna. Kurde, tych pochodni to mam tyle, że
Chyba będę musiał sprzedać 80 monet, ale nakradli złodzieje. 5 do siedzenia, użyj. Nie. Nie dziękuję. Tu jeszcze coś ma. Piwo chciał schować. No i dobra. Dwóch tylko było, ale... Tu jeszcze coś jest? Nie, patyki. Koło naszej wioski się rozbili, no. Zobaczcie, co za dziady. Pola trzeba będzie później pozmieniać, jak ktoś się ten, bo to... Tak nie będzie wyglądać. Muszą być duże pola. Dobra, 30 desek już narobili. 83 kłody, patyków, trochę... No, zaczyna się coś tu dziać już. Elegancko, elegancko. Dobra, jedzenia tam nazbierali. 45 mięsa dopiero. Pytanie, czy oni mają narzędzia? Oto jest pytanie. Mogę zobaczyć sobie w zarządzaniu. O, jeden kamienny nóż. Siekiery ma cztery. Siekiery mają, ale noży nie mają. Myśliwi. A tutaj jak? 4 łopaty, 3 kilofy. Dobra, zobaczmy, co my mamy z narzędzi. Łopaty drewniane to możemy zostawić, bo my mamy metalową. Kamienna siekiera. Daj na narzędzia. Kamienny nóż, pochodni mamy tyle, że musimy to sprzedać. Mamy żelazną siekierę jeszcze. I żelazny nóż mamy. Dobra, to zrobimy tak. Tu były cztery siekiery. Tutaj też cztery. Mamy też brązową siekierę. Dobra, jedną kamienną siekierę zostawimy tutaj. Jedną kamienną siekierę zostawimy tutaj. A tu zostawimy noża. Oczywiście kamienny. Bo żelazny tu sobie weźmiemy. Ile my tu możemy wytworzyć tych noży? Dobra, 8 wytworzymy. Warsztat poziom drugi. Odblokowano. Elegancko, kamienny nóż. Dobra, 10 noży ma znowu. Jest ok. Jest ok. Chyba, że może kilofy jeszcze bym zrobił. Mogę? Nie tak, kurde, chciałem zrobić sobie dwa. Dobra, dwa zrobimy i damy im tam. Niech działają. Bo łopaty mają, ale kilofów mało. Kamienny kilof razy dwa. 5 i dobra. Elegancko. Można i spać. Chyba, że zobaczymy warsztat poziom drugi. Tutaj magazyny, usługi, to nie. Produkcja, warsztat poziom drugi. O, możemy się
zbudować. Magazyn też możemy sobie ulepszyć, ale nie mamy kłód na razie. Tutaj potrzeba już deski. Jeszcze się młotek zepsuł. Dobra, musimy iść po deski. Tutaj coś porobili już tych desek. 30 mamy. I kłody 80. O, ale elegancka budowla. No dawaj, naparzaj tym młotkiem. Desek nam wystarczy. Chyba. Pić nam się chce. Musimy się napić. No dawaj, dawaj. No i mamy to. Warsztat poziom drugi. To co on daje? Co on daje, jak tu jest to samo? A, koło garncarskie chyba. Chyba tak. Czy było to? Nie wiem, możliwe. Nie, chyba nie było tego. Dobra, napijemy się. Co my tu jeszcze możemy ulepszyć? Bo możemy coś ulepszyć. Produkcja. Kuźnia nie możemy. Ale szwalnię możemy postawić. O, tą kuchnię miałem postawić. Przecież my kuchni nie mamy w ogóle. A do czego jest kuchnia? No właśnie, do czego może służyć kuchnia? Jak myślisz? Gdzie to postawić, tą kuchnię? Kurde, tak... Nieładnie to będzie wyglądać. Budynki to nie wiem. Dobra, tutaj się nie da. Ustawimy tu na razie koło magazynu jedzenia. No, tu będzie magazyn jedzenia. Dobra, co my tu potrzebujemy? Słoma. Pewnie braknie słomy. Patyków. Patyków też braknie na pewno. Coś ty zaś nacisnął. Dobra, my tu mamy patyki, bo nazbierali nam ludzie, tylko nie tutaj. W magazynie ślimoku. Ile mamy patyków? 61. I 8 słomy. Dobra, powinno wystarczyć chyba.
jeszcze dach. I ostatnia ściana. Mamy to. No i co ja tu mogę robić? Gotować mogę. Tu mamy piec. Możemy piec. Mamy piec, możemy piec. Dobra. Tarty, nie tarty. No dobra, ale to... Chwila. Tu była kiedyś tawerna. To jest zamiast tawerny, czy jak? Gdzie te budynki są? Kurde, blade usługi. Usługi, produkcja. Nie, tawerna też jest. I kuchnia też jest. No dobra. Tu mamy. Tutaj są magazyny. Mogę zrobić dwójkę. Zwierzęta to kurnik możemy postawić. Tu na razie mamy wszystko. Do wiatraka 10 tysięcy, a mamy 70. No to tak. Sad trzeba zrobić na wiosnę. Posadzić. I najważniejsze kopalnia. 1600 na 5000 jeszcze. Chata zielarska. Trewutnia, drugi poziom jeszcze niedługo może być. Dobra, to wszystko. Idziemy spać. To będzie wszystko w tym odcinku, także dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. Hej, hej.